Dzień dobry. Dzisiaj w Tokio jest okropna pogoda. Pada deszcz, mokro, wieje, ale 20 stopni. To co na ten sposób nie wyglądało. Jak ktoś przyjedzie, no to tak jakby pogoda niezbyt dobra, prawda? Na to, żeby gdziekolwiek iść, czy cokolwiek patrzeć, nie jest za przyjemne. W takim przypadku, co można zrobić? Potem tutaj są oczywiście kina w Japonii. To za mną budynek, nazywa się Kabukicho Tower. Jest tu wielopiętrowa wieża, tak? W której można robić wiele różnych rzeczy i mieć się i zobaczyć tam, co można porobić. Jestem tutaj dokładnie przed Kabukicho Tower, po drugiej stronie od hotelu z Godzillą. Już mam wracam kamerę i pokazuję. Tak, tu jest Godzilla. Piękna, nie? Tu jest jakieś kolejne miejsce, w którym można iść się pobawić. Tokyo Mystery Circus. A tutaj, idąca aż tam do góry, o, jest Kabukicho Tower. Nawet nie widać końca. Także dzisiaj pojedziemy tam i zobaczymy, co można zrobić. Na wyjściu widzę jest od razu Starbucks. Ja chciałem coś jeszcze zjeść. Ale zaraz wchodzimy i będziemy ogarniać. Wchodzicie po tych schodach. Zaraz uwita was taki piękny widok. Teraz wyjdziemy do środka. Tu jak pada jest wspaniałe urządzenie, żeby swój parasol oczyścić. Pobawmy się. No, pięknie, nie? No i wchodzicie i jest jedzenie. Teraz zobaczymy, czy coś dobrego. I zaraz spróbujemy się gdzieś zatrzymać. Bo głodnym. Ale ładnie, co? To jest jakaś sztuka. Ale to jest Starbucks. Osobisto, proszę. Tu jest tokena. Shout out love, cokolwiek by to nie było. No i są też pamiątki. Bardzo ładne. Powiem, że jest tu ładniej niż myślałem, że będzie. Z tego co widzę, jest tutaj 18 pięter. Z czego jest jakiś Matrix, jakieś galerie, jest teatr. Są dwa piętra kina. I klub chyba z tego co widzę. Bardzo fajnie. Zaraz będziemy szli dalej. Po wejściu na drugie piętro. Piękne neony, piękne wszystko. Jest to gacia, czyli są to zabawki. O mój Boże, Mikaze by to uwielbiała. Pytałem się, czy chce przyjść dzisiaj, ale powiedziała, że nie da rady. No trudno. Trudno. Będziemy musieli sobie sami pochodzić. A, to jest ładnie. O mój Boże, chyba jednak będę musiał wypłacić pieniądze. Dobra, wypłata za 3 dni.
Może przeżyje. Może przeżyje. Tu panowie grają. Można coś wygrać. Wow. Nie no, no po prostu cudownie tu jest. Ania Osinoko. Nie no, cudnie. Mam tu coś gra. Proszę, kawkę można już dostać z kaiju. Te gry nie są aż tak proste. Aby te gry, umówmy się, nie są proste, bo to tak się wydaje, że tylko złapać. No nie. Ale jeżeli będzie jakiś typ gry, w którym jestem bardziej pewny niż w innych, spróbujemy. Mam trochę stojenówek przy sobie. Tu jest coś z Ewangelionem, na pewno. Od godziny 18 nie możesz wyjść, jak masz 16 lat. Jest jakiś bar. Pewnie za drogie rzeczy. Ale tu widzę, że można sobie skustomizowane rzeczy kupić. Ależ głośno, co? Ma pani taką samą kamerę jak ja, a nie nowszą ma, ja biedny, przepraszam. Dobra, teraz popatrzymy, co jest dalej. Czy można w ogóle iść dalej? Ale z tego, co widzę, to tak. Ale ja tu jeszcze idę na automaty. Może coś spróbujemy. Największy automat, jaki widziałem. Ciekawa sprawa. Pięknie, co? Można się pobawić. Mam powiedzieć, że czuję się trochę zawiedzony tym miejscem. To już. Jakby... No. Bardzo mało rzeczy tutaj jest. No poza tym, że macie Starbucksa, jedzenie i u góry możecie pograć. Ja nie będę grał, ponieważ te gry, które tam są, to nie są gry, w które można łatwo wygrać. Jest to coś, co te typy gier, tak, które się łapie od góry, po prostu są bardzo trudne. No i jakby stratą pieniędzy, tak? No to jest po prostu
proste tak, żeby może komuś tam uda się wygrać, ale więcej razy trzeba będzie spróbować, czy jest to warte. Także ja teraz stawiam się, co ja teraz tutaj zrobię. Znaczy, góra jest piękna, góra jest ładna, to ja na tym jeszcze jedno nie zastanawiam, może gdzieś tutaj jest jakiś kombini, gdzieś gdzie będę mógł sobie coś wypłacić pieniążki, żeby kupić sobie to jedzenie. No bo zaraz znajdziemy coś innego, gdzie pójdziemy. Ale jakby no trochę zawiedzony odnośnie tego, czy warto. No nie powiedziałbym. Czy fajne? Ładne, ładne, na pewno jest ładne. Drugie, pierwsze piętro, drugie piętro jest śliczne, jest naprawdę ładne. Tutaj też kina, tak? Można iść sobie zobaczyć kina, można sobie, przedstawione są sztuki po japońsku. Tak, ale czy jest coś tu wartego więcej? Nie, ładne. Teraz znalazłem jakiś ramen, na który mam zamiar się teraz wybrać. I później zobaczymy, może gdzieś jeszcze przejdę. No ale na początku trzeba zjeść, trochę przemyśleć teraz co i jak, bo rzeczywiście myślałem, że no będzie tam więcej coś do roboty. Tak samo te jedzenie tam niezbyt mnie przekonywało. Także no nie wszystko musi być udane, prawda? Dobra, teraz idę na ramen, jedziemy się później. Zundoya ramen, który tutaj jestem, o ile nie pomyliłem nazwy, chociaż mam nadzieję, że nie. Ja bardzo lubię tonkotsu ramen, także ten jest dość mocno, znaczy ma ponad 1200 jakichś opinii na Google. Jest to 4,2, ponad 1200 opinii. Mają tylko i wyłącznie tą kucu, z tego co widziałem. Wchodzicie z automat, można sobie wybrać, jest po angielsku, pewnie ładnie. I tylko i wyłącznie gotówką można zapłacić. Co no, w wielu miejscach z ramenem tak jest. Dostałem też darmową dokładkę makaronu. Także no nie mogę zaczekać. Zaraz tutaj bliżej mi przyniosą i zaczynamy jeść. Dostałem swój ramen. Trwało do 5 minut. Bardzo mocno pachnie nori. Podoba mi się, jakiego koloru jest, jak wygląda misko. No ale nie wiem, no nie śmierdzi tak jak powinien. Zaraz. Nie śmierdzi, bo w tym kucu to są głowy kości, prawda? Najtańsze. Wchodzicie do takiej dobrej ramenowi, tam po prostu śmierdzi tymi kościami. Także zaraz zobaczymy, może się mylę, może rzeczywiście jest super dobry. Dostałem jeszcze coś takiego. Jako serwis. Także zaraz będziemy próbować wszystkiego. Wiadomo, w ramieniu największe znaczenie ma bouillon, tak czy jak to smakuje. Właśnie teraz będę rozbijał pierwszą łyżkę. Jest przed pomieszaniem, przed jedzeniem, przed kolejnym zrobieniem. Dostałem łyżkę, będziemy próbować. Dobre, jest dobre, nie musi śmierdzić. Jest bardzo dobry. Jest, czuć go bardzo mocno. Ma bardzo taką gęstawą konsystencję i robi no, cudowny smak tą kocu. Och, wow. No, bardzo, bardzo dobry ramen. Zwłaszcza, że jak dostaniecie jeszcze darmowy makaron, tak dokładkę, tak zwaną kaedama, no to dostajecie salutką porcję cieplutkiego makaroniku i jecie drugi raz ten ramen. Buh. Wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz. No, polecam. Polecam to miejsce, jeżeli ktoś był. Tutaj to właśnie blisko gdzie ja w sumie jestem? Ach, Kabukicho, przepraszam. No, człowiek nie wie gdzie jest. Tak dobre było, że zapomniałem gdzie jestem. No, nie ma lepszej reklamy, co? Teraz spróbuję się przejść do Game Panic, ponieważ nigdy nie byłem. Zazwyczaj w Gigo
albo Taiko, czy jakoś tak to się nazywa. Zazwyczaj tam się bawię i gram, a tym razem pójdziemy do Game Panic, żeby zobaczyć, co oni mają takiego do zaoferowania, czy w ogóle będzie warto cokolwiek grać. Dobrze, na tym będziemy kończyć ten odcinek. W miejsce obczajone było zobaczone. Polecam się przejść, myślę, że tak, jeżeli na przykład jesteście większą liczbą osób, by tam coś zjeść, no i w sumie chyba tyle. Albo spróbować swojego szczęścia na arcade'ach. Ja tutaj wchodziłem jeszcze do Panic Game'u i co mi się udało wygrać, to jogurt. Tak, wygrałem jogurt za 300 jenów, wygrałem 6 jogurtów. Będę miał co pić przez weekend. Także to było na tyle. Ja tutaj zbliżam się powoli do stacji, do Shinjuku. Mam nadzieję, że się podobało i że zobaczymy się też w kolejnym odcinku. Jeszcze raz dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć.